Bardzo serdecznie z naszego studia tutaj NTV w Sobótce na żywo. Dionizy Pietroń naszym gościem. Już wczoraj na Facebooku, mam nadzieję, zauważyliście, bo dużo jest wyświetleń. W sumie pierwsza taka akcja monitorowana na bieżąco przez telewizję NTV niezależną. Akcja, która zresztą potem została jak na Facebooku live'em jeszcze ukoronowana. Pomiary emisji promieniowania generalnie mikrofalowego w kilku miejscach we Wrocławiu. Dionizy, który od lat zajmujesz się, witam cię serdecznie, dzień dobry, tego typu pomiarami, niezależnymi pomiarami. Poprosiliśmy cię razem z takim obywatelskim komitetem, inicjatywą, prawda, Stop Smogowi, coś takiego jest. To zresztą na tych materiałach wideo widać, bo tam kolega Łukasz i też inni są z nami. Słuchaj, wczoraj doszło do bardzo ważnego dla nas wydarzenia we Wrocławiu. Ty jesteś w Krakowie też i w całej Polsce jeździsz i robisz na zamówienie pomiary tego, co nazywa się promieniowaniem PM. To jest promieniowanie mikrofalowe i ono generalnie pochodzi od technologii, którą nazywamy popularnie GSM. Z czym mamy do czynienia? Co żeśmy wczoraj robili? Co ty wczoraj robiłeś? Wczoraj wspólnie z NTV oraz młodymi ludźmi z Wrocławia, z tej inicjatywy obywatelskiej, z inicjatywy Smog, tak, przeciw smogowi, tak, wybraliśmy 3 miejsca do opomiarowania. Co mierzyliśmy? Proszę Państwa, mierzyliśmy poziom elektrosmogu, a konkretnie wartości promieniowania mikrofalowego, którego źródłem są maszty telefonii komórkowej, jak również przeróżne inne emitery, takie jak routery i inne hotspoty. Postanowiliśmy użyć sprzętu takiego, jaki jest dostępny w naszym zakresie. Nie jest to sprzęt super profesjonalny, bo takie są bardzo, bardzo drogie, natomiast jest to sprzęt wystarczający, by rzetelnie zmierzyć poziom tychże promieniowań. Dlaczego zajęliśmy się w ogóle zjawiskiem? 2 słowa dla Państwa, którzy nie jesteście zorientowani w temacie. Otóż promieniowanie mikrofalowe jest to novum, które wprowadziła ludzkość dla siebie w celu podniesienia jakości życia, uczynienia go łatwiejszym i radosnym zapewne. Natomiast przy okazji pojawiły się efekty uboczne. Okazuje się, że to promieniowanie nigdy nie było obecne w ostatniej historii Ziemi notowanej. Pojawiło się dopiero z wprowadzeniem tychże technologii, czyli maksimum 30 lat temu. W warunkach polskich można mówić, że powiedzmy od 20 lat mamy do czynienia z promieniowaniem mikrofalowym, czyli okres stosunkowo mały, by nasze ciała i organizmy mogły wytworzyć jakąś odtrutkę na promieniowanie mikrofalowe. Co więcej, proszę Państwa, okazało się, że wprowadzana technologia została objęta limitami, czyli normami stworzonymi około 50 lat temu. I dlatego te normy ciągle obowiązują te organy, które wprowadzają te technologie. Tymi normami organy się zasłaniają, natomiast my jako ludzie postępu wiemy, że przez te 50 lat pojawiły się badania, konkretne badania, o których zaraz powiem, wskazujące na to, że te normy powinny być zawężone kilkaset lub kilka tysięcy razy. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli mogę. Bardzo się proszę. Otóż ponad 40 lat temu, czy powiedzmy 50, mikrofala podejrzewana była o tworzenie tylko jednego efektu, który szkodzi ludziom, mianowicie efektu podgrzewania. I normy, które w tej chwili obowiązują, którymi posługuje się chociażby nasz sanepid, robiąc pomiary, obejmują tylko efekt nagrzewania. Co więcej, ten efekt, jak twierdzą autorzy opracowań, czyli Międzynarodowy Instytut, dosłownie to jest International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection. W skrócie to jest ICNIRP. To jest organizacja, która kryje się za obowiązującymi normami. Przyciśnięta do muru stwierdziła, że ona robiła tylko te normy dla ekspozycji 6-minutowej. Czyli żebyśmy na spokojnie się zastanowili, bo to wiesz, wszystko w sumie logicznie brzmi, ale czasami może nam uciec słowo ekspozycja, ludzie mogą się zastanawiać, co to jest ekspozycja. To jest czas, który generalnie się mierzy oddziaływanie tej emisji, prawda? I w tym sensie, żeby przez 6 minut zbadać, jaki jest wpływ tych fal, prawda, na przykład strukturę biologiczną, no to po prostu to jest śmieszne. Jest to śmieszne i ten śmiech również wystąpił na łamach Komisji Europejskiej, bo badała etymologię, czyli pochodzenie tej normy, ponieważ, proszę Państwa, ta norma właściwie w ogóle nas nie zabezpiecza. Ona nas zabezpiecza i to nie do końca przed ugotowaniem przez mikrofale. I Komisja Europejska na skutek protestów z wielu krajów zajęła się sprawą i wyraziła na piśmie swoje wątpliwości i wręcz śmiech, jak to mogło powstać. Ale czy te wątpliwości przekuwają się na cokolwiek? Otóż tak. Wątpliwości przekuły się na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który, mogę zacytować, zaleca, proszę Państwa, obniżenie poziomu zalecanego o 1000 razy. I to są, że tak powiem, scripta manent dokumenty. Dlatego widzimy, z jakim paradoksem legislacyjnym mamy do czynienia. Stąd, żeby zawęzić naszą rozmowę tutaj, bo mamy ograniczony czas, proszę Państwa, mierzyliśmy poziomy mikrofal i będziemy się odwoływać do zalecanych poziomów biologicznych. Otóż okazuje się, że promieniowanie to, jak pokazują badania niezależnych instytutów z wielu krajów, o profilu zarówno medycznym, jak i chemicznym, i biologicznym, czy fizykochemicznym, pokazują, że promieniowanie mikrofalowe oddziaływuje na organizmy na sposób biologiczno-informacyjny, czyli niecieplny. Ja pozwolę sobie też w międzyczasie poprosić naszego Zbyszka, żeby nam tutaj w podglądzie puścił migawki z tej wczorajszej akcji. Będziemy ten reportaż montować po prostu osobno z głosem. Tutaj akurat widzimy na podglądzie, zobacz w komputerze, Dionizy, jesteśmy na Placu Grunwaldzkim w galerii. Tam jest taki marsz na 20-latce, w której mieszkałem jako student. Powiedz dwa zdania, bo tam robiłeś pierwszy pomiar. Tutaj są koledzy właśnie z tej inicjatywy obywatelskiej. Powiedz mi, jak mniej więcej tam w tym miejscu potem był pomiar, jakie były efekty tego, co mierzyłeś i jakimi metodami mierzyliśmy. No tutaj też jest sprzęt, który jest na stole, który używałeś wczoraj. Tak. Otóż zacznę od sprzętu. Proszę Państwa, używaliśmy mierników dwóch firm. Dokonywaliśmy pomiarów antenami kierunkowymi, jak i anteną zbiorczą. Także byliśmy w stanie ocenić w miarę dokładnie poziomy elektrosmogu w zakresie promieniowania mikrofalowego. Wyniki w galerii to jest Pasaż Grunwaldzki. Tak, teraz pokazujemy właśnie tą scenę. Tak. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wskazania były na poziomie 20 000 mikrowatów na metr kwadrat. Jakie są zalecenia chociażby Parlamentu Europejskiego? Proszę Państwa, 100 mikrowatów na metr kwadratowy, czyli tutaj mamy do czynienia z przekroczeniem 200-krotnym, prawda? To jest miasteczko akademickie, ja mieszkałem w tym akademiku 20-latka, słuchajcie, tam jest, nie wiem ile tam, 20-latka to jest w ogóle, tam mieszka kilkaset osób, nie wiem, czy tam z 1000 nawet tego, nie, no przesadzam, kilkaset tak. osób i całe miasteczko akademickie to jest Politechnika Wrocławska, to są akademiki Politechniki Wrocławskiej, akademiki Uniwersytetu, jeszcze Słowiańska, jest potężna galeria, jest olbrzymi ruch, ruch, no i widać duże nasycenie. Ale to nie był rekord wrocławski wczoraj, za tym powiemy. Nie był rekord. O tym powiemy. Proszę Państwa, gwoli informacji. Gdybyśmy wezwali sanepidem, przyjedzie, powoła się na normy powstałe 50 lat temu, wcale nie najniższe na świecie, bo są jeszcze niższe, co możemy pokazać. No i powie, że wszystko jest w porządku. Natomiast my dbamy o nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci i dlatego odnosimy się do zjawisk rzeczywistych, a nie sprzed 50 lat. Idziemy dalej z informacją. Idziemy dalej z informacją. Oczywiście. No to proszę Państwa, następnym miejscem, które żeśmy opomiarowali takim znaczącym, to jest rynek wrocławski. Pod ratuszem, zdajemy sobie sprawę, że pod ratuszem... Tam można przeklikać dalej, że nie wiem, czy możliwy jest ten materiał, jeżeli jest z rynku, bo na tym filmiku. Tutaj jeszcze są działania na samym właśnie tym etażu, można powiedzieć, tak, na tym piętrze, gdzie byliśmy w galerii. Tutaj są właśnie migawki takie mechaniczne. I tutaj jesteśmy rynek, bardzo proszę, dobra. To takie przejechanie, że w rynku i tam pracowałeś. Co tam się w rynku działo? Proszę Państwa, w rynku działo się dużo, a jeżeli chodzi o promieniowanie mikrofalowe, działo się bardzo dużo. Właśnie, proszę Państwa, poziomy, które tam żeśmy wykryli, przekraczają 50 000 mikrowatów na metr kwadrat. 50 000 mikrowatów na metr kwadrat. No i teraz, proszę Państwa, gdybyśmy się odnieśli do zaleceń Parlamentu Europejskiego, to mamy przekroczenie... To nawet stopklatkę kolega robi teraz, żeby było widać, nie wiem na ile, bo tak tutaj Ty masz to u siebie zapisane, to jest pomiar drugi czy trzeci, Ty tam robiłeś, prawda? Tak jest. No to proszę Państwa, pomiar pikowy dla ludzi trochę orientujących się to jest 3,37 V na metr. Także to był jeden z pomiarów. My przyjęliśmy ten, który był maksymalny. Maksymalny był 4,89. Także tutaj można śmiało powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z co najmniej 500-krotnym przekroczeniem tego, co zaleca Parlament Europejski, bo na to się powołuje. No to jest po prostu, tak właśnie nieraz no coś powiemy, wiesz, no to powiedzieliśmy. Pytanie polega na tym, że sam Parlament Europejski nie jest jakby w tym sensie, znaczy jego zalecenie nie jest jeszcze decyzją. Jest pytanie, w którym momencie, czy coś wiemy, w którym momencie w ogóle nastąpią jakieś decyzje, bo przecież ta cała potężna struktura przemysłowo-technologiczno-lobbystyczna, tak? No i oczywiście korporacyjna, czy ona, przecież ona nie jest w stanie, jak powiedziałeś tam, żeby zmniejszyć normy i to było 1000 razy, zejść w emisjach, to przecież oni nie są w stanie tego zrobić nigdzie. W Polsce na pewno, no bo jak mi to zrobią? Proszę Państwa, byliby w stanie i są kraje, i są miasta, które, proszę Państwa, sobie tak legislację ustawiły, bo ostateczny głos należy do nas. To są zalecenia i dlatego sanepid, że tak powiem, przyjął jakieś normy, ale przecież on może przyjąć również chyba inne normy, prawda? Te bardziej życiowe i bardziej na czasie chociażby, żeby nie być gołosłownym. Proszę Państwa, w krajach i w miastach, bo też wiedzmy o tym, że miasta i lokalne społeczności mają bardzo duży głos w sprawach ochrony środowiska. No więc, żeby nie być gołosłownym, to proszę Państwa, Salzburg od 2002 roku zarządził sobie poziom wewnątrz domów i mieszkań, co prawda, obowiązujący 1 mikrowat na metr kwadrat. 1. Na rynku mamy 50 000, prawda? W pomieszczeniach typowych mamy po 2000, prawda? Więc da się. Z czym to się wiąże? Oczywiście z większymi kosztami, jeżeli chodzi o stronę telefonii komórkowej, bo telefonia komórkowa będzie musiałaby zainstalować więcej masztów o mniejszej mocy. Teraz dlaczego, proszę Państwa, ktoś by mógł zapytać, dlaczego mamy takie duże natężenia sygnałów? Czy one są potrzebne do prawidłowego działania urządzeń? Otóż, proszę Państwa, nie. Okazuje się, że telefon komórkowy odbiera, proszę Państwa, poziom wystarczający jest na poziomie miliardów razy mniejszym niż mówią o tym normy. po to, żeby oddziaływał, żeby dobrze funkcjonował. Czyli tutaj mamy, proszę Państwa, gęstość mocy w mikrowatach na metr kwadrat, bo jej używamy. Po to, żeby dobrze funkcjonował telefon, to są wielkości rzędu 3 miejsc po przecinku mikrowata jednego, czyli zamiast do prawidłowej pracy telefonu komórkowego potrzebujemy i dużo mniej niż 1 mikrowat. 1/1000 mikrowata wystarczy, żeby telefon dobrze odbierał i funkcjonował, a my mamy poziomy powiedzmy po 2000 czy nawet większe. Dlaczego tak się dzieje? Bo najprawdopodobniej operatorzy telefonii komórkowej nie chcą, nie opłaca im się robić wiele źródeł o małej mocy, tylko robią jeden maszt, który ma pokryć swoim zasięgiem duży obszar, jak największy. Dlatego priorytetem są ci, którzy są na końcu tego, powiedzmy, łańcuszka beneficjentów, czyli ktoś, kto jest odległy, powiedzmy, o kilometr czy 2. On ma poziom parę mikrowatów i on jest ważny, a to, co się dzieje po drodze, że ty mieszkasz między kościołem, na którym jest maszt, a swoim sąsiadem, który jest kilometr dalej i masz nie parę mikrowatów, tylko parę tysięcy, no to już jest twój pech. Bo tutaj zresztą w tym reportażu, który będziemy robić osobno, bo trochę trzeba więcej czasu, czyli to wszystko, co działo się wczoraj, łącznie ze szkołą, gdzie na końcu byliśmy, zresztą powiesz, i z całą ścieżką dźwiękową, która tam przecież ma miejsce z emocjami, z pewnymi reakcjami, z pokazywaniem, to też były pokazywane właśnie przez kolegów z tej organizacji takie mapki, które wzięli z portalu, który zajmuje się mapowaniem położenia tych stacji BTS-u, czyli tych stacji emitujących, więc przykładowo ich jest bardzo dużo, w rynku też ich jest sporo. Na Grunwaldzkim też na mapce wyglądało, że jest, tylko że w zasadzie większości nie widać. W rynku jest tak to poukładane, że nie widać, więc u nas się pakuje dużo stacji i jednocześnie chyba o dużej mocy, no bo skoro ty złapałeś tam 50 000 tych jednostek jednostek, tak. No to znaczy, że to jest po prostu jakieś bombardowanie, no smog elektromagnetyczny do potęgi. Tak. I to jeszcze zrobiliśmy specjalnie w rynku u progu Urzędu Miasta i Ratusza, żeby, mam nadzieję, że ktoś w ogóle obejrzy z radnych, nowych radnych czy urzędników, prawda? Tym bardziej, że teraz we Wrocław dyskutuje na temat strategii w ogóle ochrony środowiska, ochrony miasta przed różnymi szkodliwymi aspektami, w tym tu podnosimy temat tego promieniowania, że oni się zorientują, że pracują tam w warunkach, jeszcze jak pójść do nich do gabinetu i zobaczyć, jak mają te wszystkie routery powłączane, tak? Co tam się dzieje, to dopiero będzie, niech oni to usłyszą i zobaczą, to dotyczy też ich zdrowia. Tak jest, a gdyby przyjęli postawę sceptyczną, czyli badaczy, do czego zachęcam każdego, to odwołuje czy przekierowywuje do prac i wytycznych European w 2016 roku. Otóż jest to opracowanie naukowe Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej, European. One zostało zamieszczone między innymi na prestiżowych stronach amerykańskiej rządowej biblioteki medycznej Narodowego Instytutu Medycyny w USA. Więc to nie jest byle co, to jest, proszę Państwa, taki organ, który filtruje merytorycznie opracowania. Tam nie można sobie zamieścić byle co. I proszę Państwa, opracowanie liczy kilkadziesiąt stron, a jej wniosek jest już tłumaczenie po polsku, jak w ogóle by ktoś chciał, że tak powiem, zasięgnąć więcej informacji, to kierujemy czy do nas, czy będzie tam adres jakiś e-mailowy do mnie, to Państwu zainteresowanych do źródła przekieruje, a to źródło, czyli opracowania tejże instytucji, wskazują, że promieniowanie mikrofalowe powinno być ograniczone o około 10 000 razy w stosunku do tego, co zaleca obecnie i co obowiązuje cytowana wcześniej organizacja INCIRP, tak? Wobec czego mamy czarno na białym wielką sprzeczność, w jakiej przyszło nam żyć, czyli oficjalne normy, które zostały ustalone ileś tam lat temu, które twardo negują jakiekolwiek inne oddziaływanie mikrofal niż tylko na drodze termicznej, i mamy to, co pokazuje wręcz cały świat i cały świat stosuje to. Natomiast, proszę Państwa, to jest pod ratuszem. Pod ratuszem na rynku, gdzie chodzą głównie ludzie dorośli, gdzie pracują ludzie dorośli, którzy mają jakąś decyzję. Natomiast później poszliśmy na boisko szkolne. Gdzie... Już powiedzmy 2 kilometry dalej, bardziej już za Odrę. I tam rzeczywiście, tutaj to będzie materiał, który pokażemy w reportażu, ale ta informacja absolutnie się należy naszym widzom już teraz. Tam nas koledzy zawieźli, ponieważ jest tam boisko szkolne i próbują tam taką akcję zrobić, żeby przekonać władze szkoły też do tego, by zwróciła uwagę na to, co dzieje się, jeśli chodzi o ten promieniowanie. To, co Ty tam zmierzyłeś, już nawet podasz nam dane. Proszę Państwa, no to mierniki pokazały tam poziomy... Obok szkoła oczywiście. Tak. I jeżeli, bo jeszcze nawiązujemy, rynek rozumiemy. Znaczy rozumiemy w cudzysłowie. Rozumiemy w cudzysłowie. Siedziba wielu instytucji, również rządowych. Dorośli żebyśmy pożyli, mogą pożyć się krócej, jest, żebyśmy jeszcze raz dobrze zrozumieli, mierzyliśmy zbiorcze promieniowanie, czyli i od wszystkich masztów, i od urządzeń typu hotspoty, Wi-Fi, routery, wszystko do kupy i wychodziły jakieś wartości. To jest centrum miasta. Ale proszę Państwa, idziemy na, już nie do centrum. Patrzy, tak. No to jest to miasto, ale dalej. Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o oddziaływania i tłumienia mikrofal, to idziemy po prostu dalej, bo to oddziaływanie spada. Ono bardzo diametralnie spada z odległością, więc idziemy dalej, czyli w miejsce już odległe od rynku, jeżeli chodzi emisyjnie, na teren szkoły, gdzie przychodzą dzieci, tak? I ja bym tutaj tej szkoły tak bardzo nie bombardował, bo ona jest typową szkołą. To jest, tak się dzieje po prostu w polskich szkołach. Na pewno nazwy imieniem Orła Białego, więc w ogóle to dramatycznie to po prostu ponad te wyniki uczniów, którzy tam, szkoły mają swoje rankingi i te ponoć nie są to najwyższe pozycje w rankingu. Aha. A Ty zmierzyłeś tam... Proszę Państwa, to jest typowy, bo ja mierzyłem też w innych szkołach, w innych częściach Polski. Proszę Państwa, to jest typowy poziom i on jest przerażający. To jest powyżej 25 tysięcy mikrowatów na metr kwadrat na boisku szkolnym. Żebyśmy zrozumieli, osoby czułe, zdarza mi się dokonywać pomiary w domach u ludzi. Proszę Państwa, osoby czułe zaczynają już reagować na poziomy 100 mikrowatów na metr kwadrat. Słyszą dźwięki w uszach, źle śpią. Poziomy 500 do 1000 właściwie już uniemożliwiają dla osób czułych normalne funkcjonowanie wewnątrz. No i teraz jest pytanie, ja bym tu nie obwiniał jakoś włodarzy, tylko celem naszej akcji jest uświadomienie nam wszystkim, że dzieje się coś, czego nie widzimy, a co bardzo... I wprost nie czujemy od razu. Nie czujemy od razu, ale proszę Państwa, ile osób czuje się lepiej poza miastami niż w miastach? Nie jest to tylko sprawa powietrza. Prawdopodobnie, a prawdopodobieństwo graniczy z pewnością, że tak reagują nasze organizmy na przebywanie w kąpieli mikrofalowej. Po prostu czujemy się bez przerwy zmęczeni, odsysani z energii. Dlatego jest suplementacja, dlatego jest przygotowywanie specjalnej wody, dlatego jest troska o jedzenie ekologiczne. To są wszystko fajne sprawy. Natomiast taka jedna z prawdziwych przyczyn to jest to, czego nie widzimy, a my tą naszą akcją chcemy Państwu pokazać, że jest złodziej energii życiowej, który nas otacza i obrasta w siły. I teraz wymień kilka takich najbardziej elementarnych objawów, które są notowane. Zresztą to cywilizacja dzisiaj zachodnia, głównie to już obserwujemy. Na przykład jeśli chodzi o nowotwory mózgu i glejaki, pewna odmiana tego, różnego typu szumy uszne, właśnie zaburzenia senności, zaburzenia, generalnie zmęczenie chroniczne. To są tak zwane dzisiaj powszechnie znane stany u ludzi. Zauważa, że tak się dzieje i pytanie, z czego to się bierze. Czy to się nie może brać z tego podwyższonego przez... Mieszkasz 3-4 lata, 5 lat, wiesz, 10 lat, a te komórki już mają historię no, kilkunastu lat w Polsce. Proszę Państwa, i tak, ja nie powiem nawet, co ja myślę, tylko ja się odwołam do prac naukowych, które pokazują jednoznacznie. Zacząłeś od nowotworów. Proszę Państwa, to jest studium chociażby z miasta Najla z Niemiec, gdzie lekarze przeprowadzili statystykę występowania nowotworów u pacjentów, którzy mieszkali do 300 metrów od wybudowanego i postawionego nowo masztu telefonii GSM oraz innych, którzy są dalej. Do 5 lat te statystyki były mniej więcej porównywalne, ale po 5 latach one rozstrzeliły się. Oczywiście niestety na korzyść ludzi, którzy żyli w okolicach masztów. To są studium lekarskie ogólnodostępne, możecie Państwo sobie zobaczyć. Czyli to jest zjawisko powolnego odbierania energii życiowej, tak można sobie to wytłumaczyć, myślę, że trafnie, po czym jak następuje pewien próg, pojawia się choroba, czyli nie od razu, w tym wypadku nowotwór, prawda? No i bardzo znaczna różnica jest, czyli blisko masztów ludzie bodajże 6-krotnie częściej zapadali na nowotwory, przy czym to po pewnym okresie, czyli nie jest maszt i wszyscy umierają, tylko po pewnym czasie. To się odwołuje do twardych konkretnych studiów, natomiast z moich obserwacji zdecydowanie. I proszę Państwa, takim kuriozum dla mnie to jest to, że bardzo często dostaję zlecenia od ludzi, którzy mieszkają koło kościołów. I okazuje się, że nie wiedzą, co się dzieje, a na kościołach pojawiają się bardzo często przekaźniki. Tutaj was też w Sobótce widziałem. U was też jest i nawet go mierzyłem. A śmieszna sprawa, natomiast zdarza mi się sypiać w różnych miejscach i proszę Państwa, i tu jest pięknie i w Sobótce i powietrze i wszystko, no ale wierciłem się w nocy, mimo że trochę intensywny dzień żeśmy mieli. I proszę Państwa, wziąłem miernik w środku nocy, no i rzeczywiście tutaj mamy wieżę kościelną i jakaś jest dziwna synchronia między tą wieżą a wskazaniami instrumentu. Także trzeba też dla Sobótczan to przekazać. A jeszcze chciałem, ponieważ wiesz, też musicie jechać i macie tutaj terminy zaraz z wyjazdem. Ja jeszcze na koniec chciałem, po pierwsze, gdybyś dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazać jednak, bo tak samo to widać do kamery, pokazać to, co tu przywiozłeś, żeby ludzie zobaczyli, czym się posłużyłeś, jeszcze raz pokazując poszczególne mierniki. I na koniec, dobrze? Dobrze. No to proszę Państwa, tu akurat tak mam miernik kierunkowy w zakresie od 27 MHz do 2,5 tysiąca MHz, czyli 2,5 GHz z anteną kierunkową, z filtrem, no bo są tak wysokie poziomy, że musieliśmy założyć filtr, bo nam wybijało skalę. Tutaj mamy miernik kierunkowy dla wyższych pasm, czyli od 2,4 do 6 GHz. Też z anteną kierunkową. Tutaj mamy, proszę Państwa, urządzenie, które wygląda niepozornie, ale to jest miernik. To ten, który żeśmy filmowali najczęściej. Tak, najczęściej, ponieważ on ma bardzo efektywną antenę zbiorczą. Pokazuje zarówno wartość średnią, jak i wartość pikową. To dla ludzi, którzy są w temacie, też jest ważna informacja, że szereg instytucji w tej chwili powstaje, nawet w Polsce, które zajmują się pomiarami. I ja widziałem raporty z niektórych z tych instytucji pokazujące wartości średnie. Proszę Państwa, według badań naukowych wartości średnie nie są adekwatne. Chodzi o wartości tak zwane peak values. Więc nawet peak, czyli taki moment, kiedy jest szczególne tężenie, tak? Tak, bo ten sygnał szkodzi przez czas jego trwania w formie piku. To jest ta wartość, która trafia do nas. Czyli z takiego krótkiego natężenia. Bo jak dokonamy jakichkolwiek uśrednień dla przekazu cyfrowego, który właśnie charakteryzuje się tym, że w jednym momencie nadaje, a w drugim jest przerwa, to zliczamy te przerwy, prawda? I wtedy wychodzi jakieś uśrednienie, które jest wielokrotnie niższe niż to, co nam szkodzi. To jest taka mała uwaga. W każdym bądź razie urządzenie wyglądające niepozornie, bardzo dobrze i tutaj pokazujące nam, co się dzieje. Natomiast pozwoliłem sobie jeszcze przywieźć taką rzecz, bo już zmierzamy do końca naszego programu, z tego, co powiedziałeś. To jakąś konkluzję by można było powoli wytaczać. Ja przy okazji sprzętu bym ją Państwu pozwolił sobie powiedzieć, że po pierwsze zwróciłbym uwagę na szkoły. tam, gdzie chodzą nasze dzieci, gdzie tworzy się środowisko naszej przyszłości. Kto wie, bo niektóre nauki ezoteryczne czy mądrości ludów związanych z Ziemią mówią, że my będziemy żyć, proszę Państwa, w następnych pokoleniach na świecie, który sami sobie ścielimy. Dlatego chociażby mając to na uwadze, warto jest zwrócić uwagę, co się dzieje w szkołach, czy w żłobkach, przedszkolach. W dobrej wierze działający zarządcy tych instytucji nie instalują na przykład dzieciom przekaźniki Wi-Fi po klasach. I proszę Państwa, jak to w ogóle stwierdzić? No nie każdego, że tak powiem, stać na zakup sprzętu za wiele tysięcy złotych, ale proszę Państwa, już pojawiły się na rynku, kiedyś to były gadżety, które nic nikomu nie mówiły, natomiast w tej chwili pojawiają się już osiągalne finansowo dla zwykłego Kowalskiego urządzenia, które już potrafią nie tylko powiedzieć, czy jest, jakiego rzędu są poziomy elektrosmogu, ale już tak jak, proszę Państwa, włączyłem głośnik, który pozwala również na identyfikację, co jest ich źródłem. Co już w odróżnieniu od do tej pory emitowanych gadżetów, gdzie tylko pokazywały, że jest albo dobrze, albo źle, to już daje Państwu jakieś narzędzie do dbania o zdrowie nas i najbliższych. Zanim jeszcze podasz kontakt do siebie, to jeszcze musi dodać to jedno zdanie i zapytanie. Wchodzi jak czołg, na razie pilotażowo, technologia 5G. Wiemy, że w Polsce ludzie od rozwoju technologii cieszą się i zacierają ręce i korporacjom technologicznym ściółają, że tak powiem, gniazdka, choćby w Łodzi, gdzie mają testować w miasteczku akademickim, jak to wspaniale działa, jakie to gigantyczne rzeczywiście korzyści będą w postaci przesyłu gigantycznej ilości danych w sposób bezprzewodowy. To jest ta marchewka, która każdego z nas, również naszą telewizję mogłaby po prostu, wiesz, no parze, żeby robić takie live'y Full HD po prostu z komórki, stojąc gdzieś tam w lesie, tak? Dobrze, to jest ta strona medalu, a druga strona medalu, jak to się ma do tego, co dziś wykazałeś, choćby we Wrocławiu. Badania pokazują, co się dzieje, w jakim potężnym smogu szkodliwym, elektromagnetycznym żyjemy, a co będzie, jak nam wprowadzą telefonię komórkową piątej generacji. Co to oznacza według Ciebie dla nas, ten 5G? To znaczy oznacza dla nas kąpiel, jak się okazuje na podstawie badań europejskich instytucji, kąpiel w szkodliwych warunkach. Na ile to jest bardziej szkodliwe niż to, co teraz mamy? Tak, jeżeli chodzi o w ogóle technologię 5G, tak. Technologia 5G może być rozdzielona na dwa etapy, R1 i R2. To są dwa pasma częstotliwości, które mają należeć do tejże technologii. Na początku w Polsce przez najbliższe lata będzie wprowadzone, z tego co mi wiadomo, opcja R1 i to są częstotliwości właśnie mierzalne tymi naszymi urządzeniami, czyli powiedzmy do 8 giga. Najczęściej to jest w zakresie około 3 GHz. I to, proszę Państwa, no, szykuje nam się taka kąpiel. Co robić z tym? Tu musimy, ja zalecam zachowanie, proszę Państwa, dwojakiego działania, czyli po pierwsze chronienie siebie, a po drugie na tyle, ile nam pozwalają warunki i na ile się czujemy, działanie aktywne na zewnątrz, czyli na przykład udanie się na wywiadówkę do szkoły, do której chodzą nasze dzieci czy podopieczni, chociażby z jakimś najprostszym, ale już nie wyższej klasy takim urządzeniem i zbadanie, w jakim środowisku, że tak powiem, żyją dzieci w szkole. Czy a nuż nie mają bardzo dużych poziomów. I to jest pierwsze. Rozmowa z dyrekcją, rozmowa z radnymi, rozmowa z włodarzami czy decydentami, bo mamy decyzję, proszę Państwa, tylko to zależy od nas. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest proszę Państwa, czyli działanie na zewnątrz, no i działanie w swoim zakresie, bo żeby prowadzić działalność pro-publico bono, to trzeba być zdrowym, mieć energię, czyli zadbać o siebie. teraz jeszcze tylko zdanie, bo to ta piąta generacja, czym się różni, jeśli chodzi o poziom generalnie, na jakich częstotliwościach, przypomnijmy, pracują obecnie telefonia komórkowa i o jaką częstotliwość chodzi w tej piątej generacji? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o piątą generację, tak jak już powiedziałem, mamy pierwszą częstotliwość, która jest zbliżona do częstotliwości już występujących. Pojawi się tylko dołożenie sygnału, bo to nie jest zastąpienie, tylko maszty, które w tej chwili emitują X, będą emitować 2-3 razy X, prawda? Bo będą miały dokładane panele, moce do tego, co istnieje. Tej samej częstotliwości, tam troszeczkę jest inna modulacja tego sygnału, ale to już jest inna bajka. Natomiast, czyli będziemy mieli zagęszczenie zupy mikrofalowej, ale oczywiście, zdecydowanie. Natomiast jest jeszcze drugi zakres, który jest bardziej owiany tajemnicą, to jest ten zakres wyższy R2. No i tutaj będziemy mówić o częstotliwościach ponad 20 GHz, nawet mówi się 30, 40, 50, nawet padają cyfry 60 GHz. To są, proszę Państwa, bardzo duże częstotliwości. Na razie nie ma urządzeń nawet, które by... Detektowały to? Już o detektorach to już prawie mowy nie ma, natomiast ani urządzeń detekcyjnych, ale na razie nie ma, na szczęście, odbiorników, które działają. Ale myślę, że za 2 lata już się zaczną pojawiać nowe urządzenia, a nowe urządzenia będą zachęcać producentów do lepszych, jeszcze atrakcyjniejszych ofer w sensie transmisji danych. I teraz, proszę Państwa, co to jest zupa mikrofalowa na tak wysokim poziomie częstotliwości? Proszę Państwa, na razie to strach się bać. Jedno jest pewne, że będzie to promieniowanie krótkozasięgowe, czyli będzie potrzeba zastosować wiele miejsc punktowych i dlatego być może nie dojdzie to do lasów i w lasach nie będzie możliwości oglądania jakiegoś... tylko będziemy się w lasach kryć. Natomiast są opracowania, które już mówią, jak z kolei tak wysokie częstości będą działać na ludzi, ale tak naprawdę to się okaże. Na razie zabijają myszy i męczą szczury w laboratorium tym, natomiast jak widzimy, technologia wchodzi najpierw, a później się patrzy, co z ludźmi. Tak, czy się gotujemy. Słuchaj, bardzo chcemy tylko dodać, że właśnie w lutym, w drugiej połowie lutego w Krakowie, w Twoim rodzinnym mieście, odbędzie się taka pierwsza konferencja, niezależna konferencja, organizowana właśnie przez My Wolni Ludzie NET, poświęcona telefonii właśnie technologii 5G. Jakbyś był w Polsce, oczywiście serdecznie zapraszamy, bo tutaj cały czas prowadzisz badania, a gdyby ktoś chciał przeprowadzić takie badania z Twoim udziałem, z Twoim sprzętem i chciałby to jakby odwołać się do Twoich możliwości, umiejętności, to w jaki sposób się kontaktować z Tobą? Tutaj w programie podałem swój e-mail dionizy.pietron@gmail.com. Także proszę pisać i tam sobie zgodnimy, jak również w innych sprawach, jakbyście Państwo mieli jakieś pytania czy porady, to myślę, zapraszam. Że tą akcją wczorajszą w mieście Wrocław, dzisiejszą audycją inspirujemy wszystkich ludzi, którzy myślą o własnym zdrowiu, instytucje publiczne, władze różnych szczebli, żeby po prostu w sposób zupełnie poważny, mają specjalne stacje autoryzowane ze sprzętem, bo to jest sprzęt, który nie ma takiej autoryzacji, że oficjalnie ktoś ma respektować to, co pomierzyliśmy, ale on dla nas jest wiarygodny, bo mają atesty i sprzedawany jest legalnie, nie jest jakiś podziemny sprzęt. Oczywiście. I wszyscy inni, którzy mają dostęp do takiej aparatury, która ma tą tak zwaną oficjalną autoryzację, proszę bardzo, wychodźcie na miasto, badajcie to i najlepiej zapraszajcie media niezależne, jakiekolwiek to przyjedzie, my jesteśmy do dyspozycji, żeby wam trochę patrzeć na ręce, bo na tym polega problem. Tym bardziej, proszę Państwa, że mamy potężną broń w ręku, bo cóż nie jest większe jak zalecenia Parlamentu Europejskiego. Zresztą w polskim prawie też jest dużo obostrzeń nawołujących operatorów, między innymi telefonii komórkowej, do respektowania najnowszych wyników badań w zakresie szkodliwości czy oddziaływania tegoż promieniowania na środowisko. Proszę Państwa, my tu jeszcze należy raz to podkreślić, nie jesteśmy przeciwko eliminacji przesyłu, przesyłu bezprzewodowego z naszej rzeczywistości. Nie, tylko dbamy o to, żeby było to robione higienicznie, żeby sobie ludzie dalej mogli korzystać z dobrodziejstw. Dobrodziejstw technologii, ale nie kosztem naszego zdrowia. Oczywiście, tylko w sposób cywilizowany, nie kosztem naszego zdrowia. I tak jak pokazaliśmy chociażby w tym programie, są kraje takie jak Szwajcaria, gdzie da się, no da się. I pracuje się na wielokrotnie niższych normach, czy w Walonii, w Belgii. Jest dużo takich przykładów, więc... Że sobie dali radę z korporacjami. Tak jest. Polska przestanie być, mam nadzieję, kolonią, bo gdzie by nie spojrzeć, tam po prostu jesteśmy wykorzystywani do testowania wszelkich możliwych technologicznych trendów. No to po prostu niestety taką rolę nam też rządzący tutaj zgodzili się pełnić, więc my jako naród musimy się temu po prostu i obywatele, i społeczeństwo przeciwstawiać dla naszego własnego dobra. Bardzo dziękuję Dionizemu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz i działajmy wszyscy, róbcie podobne badania. Zapraszajcie Dionizego, można powiedzieć, on wam robi badania. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.